Ej, powiedziałem, że po górach je pojeżdżę, a naprawdę mi się nie chce. Myślę, że zahaczę o Wahad, czy ten, zajadę tam, gdzie Alicja mi każe. I ten, tam sobie zakończymy odcinek dzisiejszy. To jest to bruszka, widzę rozwidlenie, spoko. Dobra, do zobaczenia na miejscu, chyba że coś ciekawego na tej dróżce spotkamy. Tak, jak pewnie widzicie, jestem właśnie na drodze do... nie mam bladego pojęcia, do Waterlandu chyba. Tak. A tutaj na mapce możecie sobie zobaczyć, że gówno odkryłem na dobrą sprawę. Dwie nowe stacje paliw bodajże. I to tyle. Ta dróżka, kurczę, myślałem, że prowadzi do Olimpu. Gówno tu się kończy, kurczę, i dalej jest nic. Pole. Po prostu. Kurczę. No i tutaj to sobie pojeździłem, też chuj to jest, większość to lasy. Szekle mi się kończą, kurde, naprawa tego pieprzonego samochodzika nie jest taka prosta, jak mi się wydawało. No i tyle, spadamy do nowego regionu. Ups. To teraz tak jak, kurczę, tam bo mówiłem, że musimy zakończyć do Asgardu. Teraz zauważyłem, że mam trochę mało zdrowia. Nieważne, poradzimy sobie. A, chodzi o to, że ten Vulcan i ten Kord, kurde, strasznie się psują. 1100, 1000 tam, no i w końcu, kurwa, z... więc... parunastu tysięcy oszczędności zostałem i chyba 3 kafle bodajże, tak. To, że sobie noszę, kurczę, tam wiesz, ten lód ze sobą, to naprawdę niewiele pomaga. Lód się, kurczę, powinno upłynąć, a nie nosić, też prawda. 2700, tu, kurwa, już mam 800, proszę. Idiotyzm. Czego znowu? Jeszcze wszędzie, kurwa, łowcy, niełowcy, pierdolnie taki rakietnicą, kurwa, i od razu całe zdrowie leży. Skrzyneczka po środku, kurczę, chyba 9 cały czas tam jest, no to cieszę się. Nie, czy to nie jest ta stacjonarka, kurczę. Może to mogła być stacjonarka z kordem chyba. Może padałby, kurczę, się tam przejechać. A, zresztą przynajmniej była. Niech se leży. Zażartowałbym, że na pieniądzach mi nie zależy teraz, ale... ale faktem jest, że po prostu nie chcę się nawracać. To za to mogę sprawdzić. Opiór, kurde, szerszeń i... i chyba 3 sztuki w domu. O nie! O, w pizdet. Jest to prepen, że jak szturchnie się tam kratkę, to już jest gigantem zwana. Nadzieję, się mylę. Nie, żebym planował się tu wracać, kurczę, jakieś często i zgadnąć faktycznie jakiś ten lód. Ten, dobra. Czy ja w ogóle się przejadę tędy? Przejadę, powiedzmy. W sensie mógłbym, gdybym miał zamiar ryzykować, a naprawdę nie mam zamiaru, pojadę drogą, będzie bezpieczniej. Nie to, że się boję, boję się, że wpieprzę na kolejną niewidzialną ścianę. Wtedy musiałbym szukać drogi na opak, a tak sobie po prostu pojadę drogą i o, wywalone. Zwłaszcza, że po asfalcie to mówiłem, kurczę, to ulepszone autko zaczyna troszkę zasuwać. No, tu sobie skręcimy, kurczę, na polną, potem pojedziemy znowuż chyba asfaltówką, nie, po prostu ubita taka. No nieważne, ważne, że jest i prowadzi prosto do Asgardu. Zobaczymy, czy ci awanturnicy gdzieś tu się dalej czają. Nic, nie widzę ani awanturników, ani bandytów. Święty spokój. O Chryste. Jak ja uwielbiam święty spokój, szczerze mówiąc, wiesz? A. Powiedzmy,
To się jeszcze kwalifikuje jako święty spokój, tak. Nie zależy. Kurwa, nie powiedziałem ci coś! O matko! Tak, to, to co wam teraz mówię, to co wam kiedyś mówiłem. Niech zgadnę, kolejni awanturnicy. Pewnie, że teraz jesteście wszędzie, łachy. O, ale to akurat jest przyjemne. Ten kolega mnie nie atakował na przykład. Puśćcie mnie, kurwa, i proszę, muszę naprawić sytuację. Auć. I co? Mogę to tu załatwić, czy muszę do pasztu zapierdalać? O, mogę tu. Mam problem z awanturnikami. Ej, za 15 szekli wszystko jest okej. Człowiek zginął, nieważne. 200 szekli, 120 szekli, kurwa, co? Sus, kurwa, czemu? Nie, kurwa! O Jezus, czekaj. No, poprawiłem relacje z grupą awanturnicy. Karina pierwotnie dała spoko, ale korda mam w dupie. Nie będę kurwa naprawiał co chwilę. Powiedz mi, barmanie Pablo. Gdzie to jest tunel przez góry? Wykonałem zadanie, tak. Okej, okay, z awanturnikami wszystko już jest kurwa spokój? Repka. Awanturnicy spokój. Wszystkimi mamy praktycznie spokój. No i tamten ciul, kurczę, który mnie nie zaatakował, żyje. Everybody happy, kurczę. Dobra, to zahaczymy o ten tunel, zobaczymy w takim razie... Zobaczymy, czy kurczę, ten kolega faktycznie po prostu nam zaznaczył tunel na mapie, czy muszę coś odjebać. Żeby móc z tego tunelu skorzystać. No, w każdym razie, kurde, dzwon, kurczę, z awanturnikiem, dzięki tym kolcom, kurczę, sprawił, że awanturnik wyleciał w powietrze, pijet. Kamyczek na kamyczku, kurczę, to moja śrubka na śrubce nie została. Tyle jego samochodziku. Ej, mam silne przeczucie, że z tym tunelem nie jest wszystko okej, okay. Aż lag by cię. Zjechaliśmy sobie na dół, nie, może niezbyt elegancko, kurwa, ale się udało. Teraz zauważyłem, że mam jedną lampkę, prawda to? A nie, mam jeszcze drugi, tyle reflektor, powiedzmy taki. Spoko, czemu nie? To wygląda jak tunel, fakt. How am I supposed to open these gates? The barman is a clever guy. If I return to him, he'll charge an exorbitant price for the key. Maybe there's another way. Nie kupujemy się nowych pism, mówisz co? Tak, mówisz co? Dobra, jebać. Pierwsze bliżej, po drugie zobaczymy, może to bandyci. Jeśli jacyś pieprzeni koczownicy albo awantur... albo ci, no awanturnicy może nie. Ale koczownicy albo kurwa, nie wiem, włóczędzy, to czemu nie? Uj, brygada nawet by tu przyjechała, to też czemu nie? I guess sooner or later someone will go through the gates. They only have to find a nice place to hide. Nice place for an ambush. I'll wait here. Someone's going out of the tunnel. I can kill him right away. Or is it better to follow him and see where he's going to?
ty kurwo, co ty masz na dachu? Ksz. Co znaczy łowca ksz? Ksz nie kojarzę żadnych. Dobra, ksz, kurwa, będziemy śledzić w takim razie. Zobaczymy, gdzie się pan ksi kurde wybiera. Zadanie. See, he went to the bar. I better follow him. Ma sens w sumie, nie? I co, jego autka tam widać gdzieś? Czekaj, najpierw jebać questa, najpierw muszę sprawdzić, czy kurczę autko gdzieś tam stoi. Nie widzę, żeby stało niestety. Czuję się zawiedziony troszeczkę. Dobra, chodźmy do osady. O Jezu! Wyszedłem poza okno, wiecące. Nic nie kupować, kurczę, nieznajomy. Co tam? Pani ksi. Margarita, poproszę. No i super. A ty? Z przyjemnością, tylko nie do końca. Dobra, to było proste, najwidoczniej. O kurwa, Ural. Powiedziałem, że nie będę pomagał awanturnikom nigdy już. Z każdym kurwa razem, jak próbuję awanturnikom pomóc, to potem źle się to dla mnie kończy. Bo on się tak pcha, kurwa, żebym przez przypadek kutasa postrzelił. Dobra, uratowałem ci życie. Ledwo, kurwa, ale zawsze. Nie tam ten łach, a nie zostawił coś. To jest ten wektor w takim razie, 500, spoko, a to? Sztorm za 300, spoko. A po ile złom chodzi w takim razie tutaj? Cztery, no to spoko. Dobra, naprawiać korba też. Tu po prostu naprawię kabinę, nadwozie i tak dalej, dobra. Dobra, przynajmniej się udało, kurczę, non-lethal to załatwić. Kolega sobie pojechał do baru, najebał się, ja mu buchnąłem klut, proste. Dobra, dawaj ten badziew. Gdzieś tu jest reszta badziewia. Cię kurwa schować z tej drogi, a nie masz pisią zdrowia. Chroniarz nieszczęsny. Dobra, dzień jest, więc można światełko wyłączyć i zapieprzałem w stronę tunelu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem ciekaw, po ile kurde ten klucz by chodził w takim razie. Kurwa, benzyny nie uzupełniam. Na spoko, pół baku mi starczy, to wolno leci i tak. Jełas to kurde jara jak smok. Ural w sumie też, ale Ural ma kurde większy bug dużo. Nie, żeby kurwa Białas nie miał, ale... Ale Ural tu ma bug.
Ja. Chcemy ruszyć do innego regionu, najwyraźniej. Tak, witamy kurczę w piździe. Mi się nie podoba, bo ta gra kurwa nie ma autosave'ów. Tak, właśnie wysypało mi grę. Czekajcie. Och. No, w każdym razie jestem w dupie. No to ryb. Miło było was poznać, koledzy. Do zobaczenia, kurwa, na święty nigdy. Pa, pa.